opuszczenie części kabiny po emergency windows A overdoings, 4 wyjścia ewakuacyjne w części środkowej and 2 doors are in the rear, 2 wyjścia w tylnej części samolotu. In the event of evacuation of low level lighting will be guided at emergency exit. Podczas ewakuacji po 17 ścieżkach w podłodze pozwoli Państwu znaleźć drogę do wyjścia. Now please take a moment to locate exit nearest to you, keeping a mind given behind you. Prosimy upewnić się, gdzie znajduje się najbliższe wyjście awaryjne, mając na uwadze, że może znajdować się za Państwem. Now we are going to show you how to use the seatbelt. Teraz pokażemy Państwu, jak zapiąć pasy. Please fasten your seatbelt and secure them tightly. This is how to close and how to open them. Prosimy o dokładne zapięcie i dopasowanie pasu bezpieczeństwa. Tak należy zapiąć, a tak rozpiąć pas. Now we are going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the life vest. Teraz pokażemy Państwu, jak używać masek tlenowych oraz kapelek ratunkowych. The oxygen masks are located in the panels above your head. Maski tlenowe znajdują się w panelach nad butelami. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask will automatically release. Gdy ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie. When released, pull the newest mask towards you, this will activate the flow of oxygen. Należy chwycić najbliższą maskę i pociągając ją do siebie, uaktywnić przepływ tlenu. Place the mask over your nose and mouth, secure the strap and breathe normally. Należy zakryć nią usta i nos, a elastyczną taśmę założyć na głowę i oddychać normalnie. After putting on all masks, please help anyone who may need your assistance. Po założeniu własnej maski, pomóż tym, którzy mogą potrzebować Twojej pomocy. Your life vest is located under the seat in a sealed bag. Kamizelka ratunkowa znajduje się pod fotelem. Do not remove it unless otherwise instructed. Należy wyjąć ją tylko na wyraźne polecenie załogi pokładowej. Remove the life vest from a pouch and pull it over your head. Wyjmij kamizelkę z opakowania, a następnie załóż przez głowę. Attach the straps to the hook in front and pull them tight. Powiń taśmę wokół pasa, zapnij klamrę, a następnie do pasu i ściśle wokół ciała. After leaving the aircraft, pull firmly on the red handle for the life vest inflate. Po opuszczeniu samolotu napełnij kamizelkę pociągając za czerwone uchwyty. The life vest can also be inflated by blowing this tube. Kamizelkę można również napełnić przez gumowe zawory. Children's life vest should be inflated while inside the aircraft. Kamizelki dla dzieci powinny zostać napełnione przed opuszczeniem samolotu. And for further information, you will find a safety instruction card in a packet in front of you, which contains the important safety features of this aircraft. Instrukcja bezpieczeństwa znajduje się w kieszeni fotela przed Państwem, zawiera ważne informacje, z którymi prosimy się zapoznać. Thank you, attention, and thank you, cabin crew. Your safety and comfort are our priorities. Should you have any questions, please contact a member of our crew. I would like to remind you that the use of learning devices is permitted in a flight mode only. And other jamming devices should be stowed away for landing, takeoff, and whenever the seatbelt sign is on, turbulent flight. One more time, thank you for choosing Wizzair and enjoy your flight to Stockholm. Proszę Państwa, komfort i bezpieczeństwo stanowią priorytet. Jeżeli mają Państwo pytania, służymy pomocą i jednocześnie przypominamy, że wszelkie urządzenia elektroniczne mogą być używane jedynie w trybie samolotowym, a laptopy oraz inne na duże urządzenia elektroniczne powinny zostać złożone na czas startu, lądowania oraz wyłączona zostanie sygnalizacja zapięcia pasów. Raz jeszcze dziękujemy za wybór linii lotniczych Wizzair i życzymy Państwu spokojnego lotu do Sztokholmu.
cabin crew for takeoff.
ostatnich stronach magazynu pokładowego Wings Piszkinka nad Państwem. Na mieście nieścimy nasz podpisząc oraz na moim Państwem, który podpadliśmy wątki w koronach szwedzkich oraz Europie, jak również większość kapelnych pisarni i Mastercard. Przygotowaliśmy tylko, prosimy o przygotowanie odliczonej wody. Thank you.
kapitana Igora Zachornego z naszej załogi pomadowej Marcina Sebastiana Olivady. Chciałem przedstawić Wam kilka szczegółów dotyczących naszego dzisiejszego lotu do Sztokholmu z Kassel. Lecimy samolotem Airbus A320. Nasz samolot waży 61 tony aktualnie, spala 2 tony 300 kg paliwa na każdą godzinę lotu. Lecimy na naszym poziomie przelotowym, który wynosi dzisiaj 11 tysięcy metrów. Na zewnątrz panuje temperatura minus 60 stopni Celsjusza. Przemieszczamy się względem jego prędkości niecałych 800 km na godzinę. Od lekkiej połowy wiatr wiejący z prędkością około 30 km na godzinę. Ustarcie z lotniska przejdziemy w okolicach Warszawy. Aktualnie mijamy Mandę i dolatujemy do Trójmiasta. Po prawej stronie będą Państwo widzieli Zalew Wiślany i za chwileczkę Wyspę Helski. Dalej polecimy sobie nad Morzem Bałtyckim, wschodnim wybrzeżem Szwecji do Sztokholmu z Kassel. Chciałem się dowiedzieć o naszym czasie rozkładowym. Według informacji meteorologicznej pogoda na trasie jest bardzo dobra, pogoda w Sztokholmie jest dobra, z bezpiecznym niebem, temperatura 13 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnej dalszej części lotu. Dziękuję za wybranie tej wizyty. Korzystając z okazji, chciałbym też przekazać pozdrowienia dla pracowników naszego polskiego urzędu, którzy na co dzień mają Państwa w trakcie odpraw na lotnisku. Ladies and gentlemen, this is the first officer speaking. My name is Grzegorz Siekierna. I'm Michał Dechow, Captain Igor Zatworny. And I'm Kevin Tu, Marcin Sebastian Olen, and I'm going to show you some details about this flight from Thomas Kastan. The flight cap was 820 aircraft, our aircraft weighs 6,500 tons at the moment, and it's 2,300 kilograms per minute by now. The flight cap, our cruise level, which is today 11,000 meters outside, and the temperature is minus 60 degrees centigrade. And the flight with the ground speed is slightly less than 800 kilometers per hour, with a slight bending of the wind is about 30 kilometers per hour. After the departure from the airport from Polish capital city, Warsaw, right now we fly into the city, of Gdańsk city. On the right hand side of the aircraft, you can see, shortly see, help, let me see.
that's unable to sit in front of you, or if you have a compartment to land on an large truck, the bedroom. So if you have animal items around your seat area, or even somebody in front of you, have them ready for which you ask them to come to them shortly. Thank you very much. Szanowni Państwo, Wasze rozpoczęcie w Dijonie do miejsca w Kasta. Załoga zakończy teraz proszę podobną i rozpocznie przygotowanie kabiny do lądowania. Prosimy myślenie podaży na pół albo zwany państwem, ale to pewnie na dużo urządzenie, które się pomiędzy naszych odłożonych. Jeżeli mają Państwa z bardzo żyjącym czytelnym telem wokół niego, prosimy o przekazanie załogi, która za chwilkę przyjdzie do słowa do powierzenia. Dziękuję za uwagę. Coś to jest, coś to załatwi. Dobrze, dobrze.
Thank you.
welcome to Skavsta Airport, where the local time is 2:30 PM. Please remain seated with your seatbelt securely fastened and to the captain will turn off the fastened seatbelt sign and the aircraft will stop in his final parking position. I would like to remind you that the smoking is permitted only in a special designated area. Please open your compartment carefully as items may be falling out and causing injuries. Captain Igor Zadvorny of today's crew members would like to thank you for choosing Wizz Air. We hope you had enjoyed your flight with us and we're looking forward to see you again. We wish you a pleasant stay in the sunny Sweden. One more time thank you and goodbye. Szanowni Państwo, witamy Państwa na lotnisku w Sztokholmie, gdzie właśnie dochodzi godzina 14:30 czasu lokalnego. Prosimy Państwa o pozostanie na własnych miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu wyłączenia sygnalizacji zapięcia pasów oraz do momentu całkowitego zatrzymania się samolotu. Jednocześnie przypominamy, że palenie dozwolone jest jedynie w specjalnie do tego wyznaczonych strefach. Prosimy również o ostrożne otwieranie półek nad Państwem, by uniknąć możliwych urazów. Kapitan Igor Zadvorny wraz z całą dzisiejszą załogą pragnie serdecznie Państwu podziękować za wybór linii lotniczych Wizz Air. Mamy nadzieję gościć Państwa ponownie na pokładach naszych samolotów. Życzymy Państwu bardzo miłego pobytu w Szwecji. Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia. Tak. Tak to wygląda.